ogóle ględzenia wam tu, wiecie, po prostu, żeby zrobić tą drogę wygodzką. Jak najszybciej, panowie, jak najszybciej, bo teraz jak ja tu mam te priorytety od pana burmistrza, priorytety na rok, na rok ten 2014-2018, to tu nie ma nic o tej drodze wygodzkiej. Tu nie ma po prostu nic. Tu jest tylko włączenie terenów inwestycyjnych do katowickiej strefy ekonomicznej, rozbudowa organizacji oczyszczalni ścieków, budowa ścieżek rowerowych i tak dalej, place zabaw, odnawialne źródła energii, a o tej drogi wygodzkiej po prostu nie ma nic. A to wiecie, to jest potrzebne Olesnu, tak jak te powietrze, którym my oddychamy, po prostu. Żeby to zrobić, mało tego, ja pracowałem całe moje życie w Zborku. Mam tam kupę przyjaciół, ludzi na stanowiskach i tak się spotykamy dość często, gęsto. I wiecie co? No mi powiedzieli, że o tej drogi wygodzkiej byśmy powinni zapomnieć. Po prostu, żeby się przebić teraz do 901. Byśmy mieli swoją obwodnicę. Po prostu, abyśmy tam od Śląska, by samochody by jechały tu na Łódź, na Sieradz, jechaliby na Częstochowę, na Warszawę, po prostu i tu na Bytom byśmy mieli po prostu, po prostu by ominęły Olesno. A Olesno potrzebna jest, żeby my byli zdrowsi, po prostu potrzebne, żeby myśmy pozbyli się tirów. Bo teraz wiecie, jak tam te wożą ten tłuczeń, 400 tysięcy ton na rok przewożą, te 25 tysięcy tirów, które przywożą ten tłuczeń i wywiozą. To macie, to sobie policzcie, 50 tysięcy tirów lata, żeby tylko to przebyć, nie licząc inne rzeczy, inne tiry, nie? A jeden tir to jest 100 samochodów osobowych, tyle wytwarza tego spalin. Tak. I tu teraz widzicie, nasi tu spaszterze też biją na alarm, tu ta rodzina, tej gazetce jest teraz. Na przełomie października i listopada znaleźliśmy się w niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o te dopuszczalne normy tych mikrobów na metr sześcienny. Ma być 50, a jest 62. I są nawet niekiedy 200 przekraczają na metr. I piszą, nie wolno.